Hej, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Cyrk Kuchenna Rewolucja, wracamy. Dzisiaj zabieram Was do Ustki, co słychać zresztą po drących się ptakach. W 2011 roku w listopadzie na ulicy Marynarki Polskiej, po której właśnie spaceruję, w restauracji Syrenka pojawiła się Magda Gessler. Restauracja Syrenka jest tutaj za mną. Pojawiła się Magda Gessler, by przeprowadzić Kuchenna Rewolucję. Jak wygląda restauracja Syrenka za dnia? Chcecie zobaczyć? Już Wam to pokazuję. A tak wygląda Syrenka za dnia. Tutaj widzicie wędzania od tego nowego lokalu. Wejście do lokalu. No jesteśmy na Marynarki Polskiej. Tak to wygląda. No i restauracja za dnia. Co dalej? Zapraszam dalej, opowiem Wam. Restauracja już podczas kręcenia okazała się dużym sukcesem. Lokalnie się bardzo szybko rozniosło, że w Ustce są przeprowadzane kuchenne rewolucje, a gdy doszło już do emisji odcinka w telewizji TVN, ustawiały się potężne kolejki pod restauracją i naprawdę można było powiedzieć, że kuchenne rewolucje przyniosły potężny sukces. 10 lat w tym miejscu kuchenne rewolucje. Właściciel Adam prowadził restaurację, a te kuchenne rewolucje. Więc przez 10 lat w tym budynku restauracja sobie prężnie działała i przez 10 lat nie tylko zjeżdżali do niej turyści przebywający w Ustce, ale także lokalni mieszkańcy czy ludzie mieszkający niedaleko Ustki przyjeżdżali właśnie tutaj do restauracji. Po 10 latach właściciel postanowił przenieść tą restaurację. Nazwa Syrenka została przy lokalu, jakby należąca do tego lokalu tutaj, gdzie się odbywały kuchenne rewolucje, więc ta restauracja z tego miejsca została przeniesiona dosłownie 80-100 metrów dalej. Zaraz Wam to miejsce pokażę. Ale też w tym nowym miejscu nastąpiła zmiana nazwy. To już nie była restauracja Syrenka, ale była restauracją Sardynką. I to jest to miejsce, widzicie kawałek, tylko wystarczyło przejść. To było nowe miejsce, gdzie restauracja Sardynka działała przez niecałe 2 lata. Działała ona do końca roku 2022, do grudnia i w styczniu na Facebooku, czy pod koniec roku na Facebooku pojawiła się informacja, że restauracja zawiesza swoją działalność, kończy swoją działalność. Jednym z powodów zawieszenia tej restauracji, zamknięcia tej restauracji, to były zmiany, które nastąpiły dla gastronomii po okresie pandemii. Te zmiany związane z Polskim Ładem, z obostrzeniami rządowymi, także z podwyższonymi opłatami za energię elektryczną, z ZUS-ami, podobnymi rzeczami. Więc restauracja została zamknięta. Adam, właściciel, postanowił tą restaurację zamknąć. Na chwilę obecną restauracja Syrenka czy Sardynka w Ustce nie działa, a dokładnie wygląda tak, że ta restauracja właściciela, który przeprowadzał kuchenną rewolucję, ona nie działa, a w starym miejscu restauracja dalej pod nazwą Syrenka działa, ale ona nie ma nic wspólnego z kuchennymi rewolucjami. To jest właśnie to miejsce. Tutaj teraz, z racji tego, że jesteśmy latem 2023, w tym miejscu zostało otwarte Muzeum Statków i restauracja przekształciła się w Muzeum Statków. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ten moment, że restauracja... Ja trzymam kciuki, żeby oczywiście restauracja Sardynka z powrotem się otworzyła i wróciła na kulinarną mapę Ustki, bo miejsce jest naprawdę bardzo pyszne. Za każdym razem było pyszne, pyszne, karmiło nie tylko daniami Magdy Gessler, ale powiem szczerze, dla mnie Ustka ma jeszcze jeden bardzo ważny, dla mnie osobisty sentyment i lubię wracać też do tego miasta, ale lubię ogólnie restaurację Syrenka, dlatego że w tym budynku właśnie dokładnie Magda Gessler tutaj przyjechała, tak Wam mówiłem, w 2011 roku w listopadzie przeprowadzić kuchenne rewolucje, a ja w tym miejscu pojawiłem się we wrześniu 2012 roku, żeby skosztować dań Magdy Gessler, i to było to miejsce, to była ta pierwsza restauracja, którą odwiedziłem po kuchennych rewolucjach. Tutaj poznałem pierwsze smaki Magdy Gessler, zobaczyłem pierwszą restaurację po kuchennych rewolucjach. Tutaj narodził się pomysł na mój blog Kuchenna Rewolucja naszymi oczami i właśnie ta pasja pojawiła się w tym lokalu, tutaj przy tym jednym ze stolików
Stwierdziłem, że jest to bardzo ciekawy pomysł i gdy wracałem z Ustki do domu, to odwiedziłem jeszcze jedną restaurację, a potem była jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna i tak nam to szło, że szczerze mówiąc nie wiem kiedy stało się tak, że po tych 11 latach mam na koncie odwiedzonych ponad 340, prawie 350 miejsc, w których przebywała Magda Gessler. I mimo tego, że tej restauracji już tutaj nie ma, to ja dalej chcę jeździć po Polsce, dalej chcę sprawdzać dania Magdy Gessler, sprawdzać miejsca, które Magda Gessler zostawia i wam przekazywać, dzielić się tą swoją pasją, tymi smakami Magdy Gessler, bo jest to naprawdę kawał fajnej Polski, kawał fajnej gastronomicznej przygody. Poznałem bardzo fajnych ludzi, więc naprawdę jestem dumny z tego, co robię. Lubię to robić, a przede wszystkim bardzo się cieszę, że to właśnie Syrenka Ustecka była tym pierwszym miejscem, które sprawiło, że polubiłem to i do tej pory, mówię, taka pasja trwa, więc zapraszam was, subskrybujcie kanał Maciej Podróżuje i Smakuje, zapraszam was na Facebooka, Kuchenne Rewolucje Naszymi Oczami, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, bo naprawdę miejsca po kuchennych rewolucjach są bardzo fajne, mimo tego, że niektóre nie istnieją, to z bardzo wielkim sentymentem i z wielkim smakiem wspominam je. Zapraszam do oglądania mojego kanału, bądźcie, komentujcie, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Trochę kawał historii, było, nie było, z sentymentem wspominam zawsze, gdy przechodzę ulicą Marynarki Polskiej przez Ustkę, to właśnie wspominam to miejsce, Syrenkę Ustecką, z tym miejscem do wędzenia. Trzymajcie się, dobrego. Pozdrawiam.